Cześć wszystkim z tej strony, patrząc na świat. Witam was w Assassinie. Jak widać, ja się moczę z tego względu, że no tam łowca chodzi. Ci są mnie groźni. No nic, moi drodzy. Ruszam do magazynu. Dla przypomnienia, co się ostatnio wydarzyło, dostaliśmy, że tak powiem, zlecenie od... Zamknąć się teraz, ja mówię. Dostaliśmy zlecenie od arcykapłana, żeby sprawdzić, co to za smród wydobywa się z grobowca. Nie dadzą spokojnie powiedzieć z grobowca. No i Bajek dowiedział się, że źle były zamumifikowane ciała i w świątyni dowiedział się, że no, jest coś z tym natronem, którego używają do konserwacji ciała. Nie tak. No i teraz lecimy po prostu sprawdzić do magazynu, kto przechrzcił. Rozmawia, rozmawia, śpi, śpi, pracuje. Zobaczymy, czy tu będą jacyś strażnicy. Nie wnikam, jak ta kobieta wchodziła tam na górę. Myślałem, że się na nim położy. Jest to jakiś most. Tam chyba coś jest. No, u mnie domownicy też już poszli spać. Ja jeszcze tutaj właśnie chcę sobie nagrać, żeby jutro na spokojnie opublikować go. I zaraz też będę leciał spać. Here is the warehouse. I need to be careful. Puk, puk, jest tu kto? Ten co tańczy? Only the guilty aim to disgrace the innocent. May the gods be kind. Miał być ostrożny. There must be more than gold to your crime. Gold had nothing to do with it. A priest in a blue sash brought my orders. He did this to me. He threatened to do the same to my daughter. I brought foulness on this city, only to protect her. I swear it! Please! Help me, and I will end this. Here! I kept it! Take it! I'll send this writer to the Devourer. The seal of Anubis. A priest sabotaged the Natron. The letter mentions a bandit cave. I will go clear out this viper's nest once and for all. Sand. They have mixed it with the natron. Nawet krokodyle tu chyba mumifikują. Tu jakiś kot. No to faktycznie niedaleko nas. A to już sprawdzaliśmy. Tu zobaczcie, jakiego krokodyla ma. Mam nadzieję, że naprawdę jest martwy. Nie chciałbym się teraz znaleźć w jego paszczy.
wieczeru. Noc idzie. Może bandyci będą spać? Teraz po cichu. Przeczytam tam, przeczytaj. Nie przeszukaj, tylko przeczytaj. Trochę złota się zebrało. Jeszcze coś przegapiłem. Widzicie? Jakie sprytne. Nie tak, nie tak, nie tak. A właśnie z powrotem na górę bajek. Teren likwidacji. Bardzo jak sprytnie ukryte wejście w krzaczkach. Nie słyszę sprzeciwu, więc chyba tu nikogo więcej nie ma. A chyba jednak jest. Ha! I see you! Nie uwierz, ale ja też cię widzę. The cause of those lost haunts you forever. Nie, nie będziemy przenosić ciała. The devourer waits for your hearts. You will suffer for that. Ma'at will judge you in the afterlife. Memphis is dead. We'll sleep peacefully now. Whoa. Że po śmierci nawet się zapalił do walki. Może i tego usmażymy. Co by się szczury tu nie zalęgły.
Poza tym zawsze będzie im cieplej. Nie to. Jakieś ciało leży. Jakiegoś kapłana. To jeszcze jest do podpalenia. Spoczywaj, moje dziecko, w nieskłóconym śnie, oby przez całą wieczność dane ci było przemierzać zielone pola u boku naszych dawnych władców. Niech bogowie osadzają cię wedle twojego szlachetnego urodzenia. Wiem, że grobowców nie powinno się bezcześcić, ale długo się palą. To chyba na to wygląda, że to zadanie już jest wykonane. No mam jeszcze ten dylemat piekarki, ale za wysokie progi jak na razie dla mnie. Dobra, to zobaczmy, co my tu jeszcze mamy. Stół zawiadomień. Tu co jest? Krew w wodzie, poziom 20. Dobra, pójdziemy do tego stołu, zobaczymy, co tam. Co tam dają ciekawego? O, sorry, nie chciałem. Jeden na drugiego chyba zwala. Co się rozrabiali, tylko nie wiem jeszcze co. Nie no, to jest do tej jaskini. Wejście. Dzień dobry.
Ja tylko na chwilę, przepraszam, już mnie nie ma. Chyba gdzieś ten papirus jest. No właśnie, a tu jakiś skarb jeszcze mi pokazuje. Jakiś łuk. Ludzie, czemu wy nie śpicie? No to tylko ta krew w wodzie została. Zobaczmy, co tu mamy do zrobienia. Owca krokodyli, ktoś tam ma pełne ręce roboty. Został wynajęty do przetrzepania populacji krokodyli, ale nie może dać sobie z tym rady. To poza wspaniałym Medjayem byłby dość odważny, by przyjść mu z pomocą. Co, aż tyle krokodyli mają? Uznałem, że będę kulturalny i pójdę po schodach. O, bajek złaś. Niestety w schody w dół się. Znaczy inaczej. Niestety w dół schodów nie ma, więc muszę zleść po ścianie jak Spider-Man. Bajek, wstań. No to tak. Ktoś tu jest. Clear the way. Już myślałem, że znowu łowca. Koleś, ty nie śpiewaj, bo ludzi pobudzisz. Piesek. Szkoda, że nie można z pieskiem wejść w interakcję. Na przykład go pogłaskać, albo poklepać po łepetynce. O, bajek, co ty robisz? Medjay! Come here! What does this boatman want? Skoro mam podejść, to może byś się tak łaskawie zatrzymał, a nie... Medjay! Come and sit with me! Over here! I have a proposition! Medjay! I am talking to you! Tak, tak. Rozmowa niedostępna. Would you accept me as a traveling companion? I will take a new title. How about Tutmose the Fearsome? I travel alone. Of course. Have you heard about the palace? Crocodiles swarm its halls. Terrible. So many deaths. I am hired to slaughter the beasts, but someone is pouring blood into the water to frenzy them. And you want my help? Yes, yes.
You will shrug off a crocodile's jaws as most men would a gnat's. Kill crocodiles near the palace, and I will award you half my fee. What do you say, Magi? I am good at killing crocodiles. I knew I could count on you, Magi the mighty, Magi the majestic, Magi the... Never mind. There is a hidden cave near the city's northern limit. Meet me there tonight. Wait. Cave rhymes with brave. Miss that one! Fascynujące. To teraz zawieź mnie tam. Chyba mnie nie zawiezie, no trudno. Przelecę się sam. Na szczęście daleko to nie jest. Właściwie to tu jest. To jest to miejsce, któremu robiłem ostatnio zdjęcie. Neck. The crocodile god himself would cause less chaos. They are far more aggressive than usual. To są krokodyle? A, tu są krokodyle. Biedny flaming. Leci skubaniec. Tak to się robi. Niewdzięczni. Przynajmniej nie będą przeszkadzać. No to jeszcze 4. Jeszcze żyjesz. Wracaj tu, ty tchórzliwa gadzino. Jakie tchórzliwe uciekły. There. This pile of dead crocodiles should be high enough to please Tutmose. Pile. Crocodile. Ah! Oh no. He's rubbing off on me. Czekaj, bajek, jeszcze tamte zabijemy. Dla pewności, że tu nie wrócą. Out of my way! Get out of my way! To nie miejsce dla krokodylków. Clear the way, hurry! Yeah, here! Are you
Jehuti! Uważaj, kobieto, bo tu krokodyle pływają. Chodź tu. No, też bym na twoim miejscu bał się krokodyla. Dobra, teraz mam pewność, że nikogo więcej nie zaatakują te krokodyle. Ja znowu się tam dostać. O. No trochę zbyt brutalnie z lasu. To widzisz okno? To właśnie przez okno. Gdzie on jest? Jest tu kto? Ktoś mi może powiedzieć, gdzie tu są schody na dół? Nie wiem, gdzie są schody na dół, ale pójdę inną drogą. Serio? Będę przez cały odcinek ganiał i szukał schodów na dół. Przepraszam, gdzie są schody na dół?
Chciałem znaleźć ten papirus, ale coś z senu nie może go zlokalizować. Tam usiąść? Myślicie, że mocno by się oburzyli? No, trzeba przyznać, że niezły widok stąd. Ale ja w dalszym ciągu nie wiem, gdzie są te cholerne schody na dół. I znikąd pomoc. Ha, ha. Ha, ha, ha. Wcale nie jest zabawne. Już byłem. Tak, zdecydowanie tu byłem. Myślałem, że bajek tak nogą odtrzepał z tej wody. Czekaj w jaskini pod pałacem. To raczej wejścia do jaskini nie będzie. W pałacu. No nic, to szukamy w takim razie. Tak to bywa, jak się nie czyta opisów, tylko się zgaduje. Bajek. Winda na dół. O właśnie. No złaś. Magi! Oh, I am struck dumb with fear by what I see before me. A co widzisz? I am still missing a clue, Magi the true. Come back tonight. One day, I met an all-powerful Magi who kept the crocodiles away. Wait, do those rhyme? Okay. Nie mam więcej pytań. No dobra, wrócimy tutaj nocą. O, tutaj też jest jakieś tajemne wejście. Chyba tego się nie da zniszczyć. Czy ja mam tą funkcję, żeby... Zaraz. Medytacja. Watch out, coming through. No właśnie, będzie prościej. Uznajmy, że bajek się wyspał. W końcu sobie zasłużył na to, żeby też trochę pospać.
Wróciłem, no i... The palace grounds are choked with Sobek's dead. Did you see? In the pool, human body parts used to lure the crocodiles. Oh, what horror! But why? Oh, who knows why evildoers do evil? I came just in time to see two people loading bodies onto boats and riding away. I will put a stop to this mischief. Of course you will. And as your loyal companion, I will point you toward the mischief makers. One went toward the palace, and the other was headed for the mummification temple. Here is half my pay, as promised. I will meet you back at my boat! Dzięki. On second thought, Tutmose the fearsome isn't quite right. How about Tutmose the ferocious? Better, yes? Zostawię go w jego szaleństwie. Dobra, a tam ten chyba jest za daleko. No pajek, właśnie na górę. Nie chcesz włazić, to chociaż zejdź. No. Wiem, że ludziom nie lubisz na głowę włazić, ale nie przesadzajmy. Tak będę musiał zaraz zleść na dół. No, nie mówię. A teraz powstań, mój wierny przyjacielu. Anubis is my bearer, for he who lull. Ah, tu mam tak. Sam się prosił o lanie. Muszę tamtego dogonić. Kobieta. Dzisiaj ty będziesz pożywką dla krokodyli. No to jeszcze jeden został. Scum responsible for the crocodile attacks.
Daleko nie mam do niego na szczęście. Także ja skiknę się z buta. Też jestem przerażony tym, co widzę. You are not a... No! Itie! Jemeteri! Baalshemu! I dobijamy. Znani jako bliźniacy. Na jego mocy bliźniacy mają szerzyć śmierć i zniszczenie w okolicach pałacu Apreisa. Mają wolną rękę w doborze metod i nie będą nigdy nikomu o nich wspominać. Płatność 57 tysięcy drachm w srebrze zostanie wyszczona przez jaszczura. Połowa z góry. Och, jak mi przykro, że pokrzyżowałem plany. Mam 2 punkty. To chyba będzie za mało. Żeby coś tu dodać, co tu mamy? Wydłużenie kombinacji. Pidi za przełamanie, kombinacja przełamująca. Mniejszy rozrzut. A może to sobie zainwestuję. Jeszcze 1 punkt mi został. Dobra. Jeszcze chwilę mam. Tu jest pomsi. Nie, nie będziemy mieścić. Czy jak to tam się mówi? Gdzie mapa, mapa, mapa. A może sobie dla odmiany tak. Nie tak reagują, jakby nigdy w życiu człowieka nie widzieli, który wyskakuje z łodzi. Bynajmniej nie chodzi o miasto Łódź. Nie wiem, jak tam ludzie wyskakują. Czekaliśmy na twój powrót, ale w końcu zostaliśmy zmuszeni do dalszej pracy.
Brahim uważa, że mury wytrzymają napór wody z kanałów, więc będziemy kopali w nocy z obawy, że straże miejskie znowu mogą się tu pokazać. Może nawet przechowamy dla ciebie część zdobyczy, jeśli zdążysz wrócić. Czas nagli, nie ma się czego bać. No bajek, nóż. No to jeszcze raz. Mam nadzieję, że tym razem zdążę. Nie chciałbym ryzykować, bo już raz bajeka utopiłem, więc. Mam tylko nadzieję, że tu żaden krokodyl nie pływa. Skubańcy sporo wykopali tego tunelu. O ile to oni kopali. Może być tak, że po prostu to jest naturalna jakaś jaskinia. Dobra, ale tu nie ma tego skarbu. Nie, to. Gdzieś tu. A, to ja przypłynąłem z powrotem do wyjścia. No bajek. Jest, żeby zaczerpnąć.
Czekajcie, czekajcie, a czasami tu nie było nigdzie. A widzicie, tu jest jeszcze tunel. Aha. No dobra, teraz trzeba tylko dopłynąć do miejsca, w którym ten będę mógł zaczerpnąć powietrza. No dobra, moi drodzy. Więc nie będę was trzymał. Przepraszam, że musieliście na tak długo wstrzymywać powietrze. O, se tam na kolumnę wskoczę. Tam se człowiek śpi. To nie chce śpi. No dobra, moi drodzy, to tak jak mówię, na dzisiaj to będzie wszystko. Nie będę was dłużej trzymał. Mam nadzieję, że się podobało. W następnym odcinku myślę, że już... Ruszymy tutaj na jaszczura. I spróbujemy dowiedzieć się przynajmniej, kim jest ten jaszczur. No, a później będziemy myśleć, co dalej. Może jakieś ciekawe zadanie poboczne się trafi. Jak nie, no to będziemy tutaj tą główną fabułę ciągnąć. O, jeszcze Senu przyleciał na pożegnanie. Chyba jak takie mokre ziarno dajesz. No dobra. Senu też wam mówi do widzenia, także trzymajcie się. Dobranoc, bo tu widzę, że ciemno. U mnie za oknem zresztą też ciemno. Także